Zwycięstwo Jerzego Janowicza z Ernestem Gulbisem w drugiej rundzie Wimbledonu to jest największy sukces polskiego młodego jeszcze tenisisty w karierze. Jerzy tutaj przeszedł eliminację, wygrał dwa mecze. W drugiej rundzie pokonał tenisistę, o którym od dawna mówi się, że jest takim graczem, który może przebić się do czołówki. Gulbis wygrywał już z czołowymi tenisistami świata, między innymi tutaj w pierwszej rundzie wygrał z Tomaszem Berdychem, który przypomnijmy kiedyś grał tutaj przecież w finale. No i ten wielki sukces było wczoraj widać na twarzy Jurka, który na konferencji uśmiechnięty od ucha do ucha i widać było, że tak naprawdę jeszcze do niego nie dociera to, jak wielkiej rzeczy dokonał. Ten jego wielkoszlemowy debiut, o ile dobrze pamiętam, lepszy niż debiuty Łukasza Kubota i Michała Przysiężnego, bo oni w pierwszych swoich występach w Wielkim Szlemie chyba tak daleko, o ile mi pamięć nie zawodzi, nie dochodzili. No i najważniejsze jest to, że to jest, a przynajmniej może być taki przełomowy moment w jego karierze. Jurek bardzo długo grał w challengerach, był takim tenisistą z zaplecza pierwszej setki, gdzieś tam oscylował w okolicach miejsc 180, ostatnio 136. No i może wreszcie do tej setki się przebije. Warunki do gry w tenisa wiadomo, że od dawna wiadomo, że ma świetne, bo ma ponad 2 metry wzrostu, fantastyczny serwis. I jakby brakowało takiej pewności siebie i mnie tak naprawdę najbardziej w tym jego zwycięstwie spodobało się to, co mówił po meczu, bo powiedział takie zdanie, które może niektórych rozśmieszyło, to znaczy, że on zastosował taką taktykę na olewkę, znaczy przestał się w ogóle przejmować tym, co się dzieje na korcie, tylko po prostu grał. A dla mnie jakby to jest taka tak naprawdę kwintesencja dobrego sportowca, bo dobry sportowiec to jest ktoś, kto nie przejmuje się tym, co się dzieje, nie zastanawia się, teraz ma grać backhand w tą stronę, czy w drugą, czy ma zaserwować tak, czy inaczej, tylko robi wszystko automatycznie i mi się wydaje, że Jurek tak właśnie zagrał i to był w jego wykonaniu bardzo dobry mecz i tak naprawdę nie jest powiedziane, że z Niemcem Florianem Majerem też poradzi, bo to nie jest jakiś zawodnik z najwyższej półki i to jest tenisista też, który swego czasu dużo właśnie oni na tym poziomie rozgrywek często się spotykali, Jurek go zna i kto wie, czy to nie będzie taki naprawdę bardzo dobry turniej wykonania Jurka, który się niekoniecznie skończy na tej trzeciej rundzie, także trzymamy wszyscy kciuki, ale jeszcze raz podkreślę, że to być może będzie właśnie taki przełom w jego karierze, który sprawi, że uwierzy w siebie i że to, co robi, ma sens, tylko właśnie nie trzeba się za dużo zastanawiać, tylko trzeba grać.